Musimy ogłosić to, co najważniejsze. Kto dzisiaj naszczelał najwięcej bramek? Jak myślicie, kto naszczelał najwięcej bramek? Ja naszczelałem najwięcej bramek. Nie? Pewnie, że nie. Nigdy żyli wtedy jeszcze nie wiem, co wy. Polska, dobrze. Żebyśmy tego nie przedłużali. Królem strzelców dzisiejszego turnieju. Z 9 bramkami. Został zawodnik Akademii Piłkarskiej Nysa Kłodzko, Witold Kuliata! Wielkie brawa! Witold, tu zapraszamy, tu na czole. Drugi w rankingu był zawodnik AKS Ostrzegą z 7 bramkami. Tak jest, jak najbardziej. Rzekło piłka od Kamila Dankowskiego, piłkarza Śląska. Wielkie brawa! Wychowanka Nysy Kłodzko. Przepraszam bardzo, jeszcze chodź, Wiciu, chodź na chwileczkę, chodź. A gdzie jest mama i tata? Gdzie są? Zapraszamy mamę i tatę. Zapraszamy. Gorące brawa. Zapraszamy tutaj mamę i tatę. Żeby słodko było mamie i tacie. Proszę bardzo, żebyście trenowali. I teraz przejdźmy już do oficjalnego zakończenia naszego dzisiejszego turnieju. Bardzo proszę panią poseł i pana senatora. Cóż mam powiedzieć po tak udanym turnieju? Dzisiaj jest święto trzech króli, ale tych króli w Kłodzku było dzisiaj 100 razy więcej, bo wszyscy jesteście królami piłkarskimi. Tak postanowiliśmy z panem senatorem i panem burmistrzem. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że spotkamy się za rok albo wcześniej. Powiedzcie rodzicom, żeby was na pewno przywieźli na przyszły rok. Teraz wracajcie fajnie do domu, nie było kontuzji. I myślę, że ten turniej należy uznać za zamknięty. Wracajcie do domu. Wszystkiego dobrego. Zapraszam jeszcze wszystkich do wspólnego zdjęcia pod hełm. Wreszcie tu dom.